Cześć Wam wszystkim z tej strony, Panda. Sienek, Wam kolejny odcinek z Brawl Stars. I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby kupić sobie pierwszego nowego skina, właśnie z tego update'u, który niedawno wyszedł. Jeżeli chcecie, abym kupował więcej skinów, na pewno kupię oczywiście tego Lord Spyka oraz skina do bulla, To zostawcie tutaj łapaczkę w górę, moi drodzy. Oprócz tego, zasubskrybujcie kanał, ponieważ ostatnio lecimy bardzo dobrze z subami. Jak tylko wbijemy 200 tysięcy subskrypcji to od razu pojawi się odcinek z kamerką Więc moi drodzy subskrybujcie kanał aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka oraz live'ika Przypominam również o dzwoneczku który też jest bardzo ważny Dzięki temu dostaniecie powiadomienia Zapraszam was również do mojego klanu Moi drodzy trzy miejsca są wolne jak ktoś chce wbić no to zapraszam Przyjmujemy o 27 tysięcy pcharków Oraz jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy w sklepie pamiętajcie o kodziku panda I moi drodzy każda osoba która kupi coś za gemy Bądź za pieniądze i wyśle mi nagranie na mojego maila, maila macie podanego w opisie, bierze udział w losowaniu o dodanie do znajomych, wyniki będą 1 lutego 18.30 na live'ie, więc nie przegapcie tego live'a, jeżeli właśnie coś wysłaliście na mojego maila, yy, kupując właśnie, czy to jest jakiś skinek właśnie ten nowy, które są na przecenie, czy to jest jakaś oferta, czy to są po prostu gemy no obojętnie co, no to nie przegapcie tego live'ika, dlatego warto też subskrybować z dzwoneczkiem kanał, aby dostać powiadomienia, dobra, nie będę wam już tego moi drodzy przedłużał, kupujemy sobie nowego skina do Karla. Testowałem go już na wersji deweloperskiej. Zresztą pewnie widzieliście ten odcinek. Mamy, moi drodzy, mamy Karla z Głębin. Pierwszy skin do Karla, mój, jeżeli się nie mylę. Więc już sobie wybieramy tutaj karlika. Tak jest pierwszy skin do Karla, więc spoko, ponieważ lepiej zawsze sobie tam popykać jakim skinem, niż niemieckina, więc ja staram się kupować jak jakiegoś skina właśnie nie mam. Więc zaraz go przetestujemy. Oczywiście jakiś tych animacji zmieniających nie ma. Dobra, myślę, że coś takiego może być w sumie, więc zagramy sobie. Czy pyczony, na czym ja bym chciał zagrać? A pokażcie tą mapę. O, na tej mapie może albo na dłoskach. O, na dłosku ja bym sobie zagrał. Mamy na solo misję, ale zagrajmy sobie dłoska. Zobaczymy, jak mi pójdzie poziom 700. Więc jestem ciekaw, co tutaj wyjdzie, moi drodzy, z tego Karla. Zobaczymy. Ten skin, jeżeli się nie mylę, to on się nie różni niczym. Jest też bardzo podobny do tego mm, Captain Karla. Bardzo podobny jest. Wydaje mi się, że on ma. A ma zmienioną animację. Ma zmienioną animację, lol. W wersji deweloperskiej nie miał zmienionej, ale ma zmienioną animację. Ok, to sorry, sorry. No, czasami też tak bywa, że właśnie ta wersja deweloperska trochę się różni od tego, jak to finalnie wygląda. Czekajcie, zaraz spróbujemy go podjechać tutaj gadżetem, tylko niech on tak daleko mi nie ucieka. 4 sekundy się tam respi u niego chłopak i u mnie też, więc no już w sumie trochę za późno, żeby go tu podjechać. Ale może jeszcze się uda, zaraz zobaczymy. No, dostaniesz? No, nie dostał niestety, dobra, spróbujemy teraz może. O, ładnie teraz dostał! Teraz go podjeżdżam jeszcze, chodź tu, chodź tu. Nie, nie, no gdzie mi uciekasz? Ale bym je porobił jeszcze. Ajajajaj, mało braku, akurat podskoczył, bo miał znowu ulta. Oj, 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 oj teraz potężnie dostałem, dawaj, 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 dobrze, 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 Ems się udało. Okej, okay, jeszcze tutaj ten bomie chcę poobijać. Może mi się uda? No, myślę, że na spokojnie, ładnie tutaj Ems jeszcze podjeżdża. Dawaj, traf go tam raz. No nie, czemu go nie mogę trafić? Ale skam w ogóle. Nie mogę go trafić ani razu, najgorzej. Dobra, cyk, wysadzamy sobie te miny. Dostanie, nie dostał. Aj, trochę za wcześnie. Teraz może. No znowu nie dostał. Ej, nie, no szczerze, podoba mi się ten Karlik. Wiadomo, lepiej wygląda od tego podstawowego. Ten podstawowy szczerze mi się nie podoba. Chciałem jakiegoś skina kar do Karla, ale też Karlem nie gram zbyt często, więc. Jakoś się powstrzymałem z kupnem tych skinów. A jako, że jest skin za Star Points, a jak wiecie, Star Points mam mega dużo, no to postanowiłem właśnie sobie kupić tego Karla z Głębin. Przy okazji, widzicie, jak on wygląda. No jest zmieniony, on strzela taką kotwicą, jakby. Ale zobaczmy zaraz Ulta, bo mam teraz Ulta po raz pierwszy. Wydaje mi się, że tamten ult był trochę ciemniejszy na wersji deweloperskiej. No i niestety zginąłem. Ult chyba jest taki sam, jeżeli się nie mylę. Ulcik jest chyba taki sam. Plus 7 nie jest źle. Dajmy sobie, moi drodzy, playgaina. Zobaczymy, może teraz pójdzie nam lepiej. Zapraszam was, moi drodzy, również na live'iki, bo live są codziennie godzina 18.30, a czasami jeszcze nie ma aż tak, aż tylu osób, więc... A czasami właśnie nie każdy wie, że te liveiki są, dlatego wbijajcie, live y są codziennie. Startujemy godzina 18.30, zazwyczaj tak z półtorej godziny, dwie. Streama jest, więc wbijajcie, moi drodzy. Są gry z klanowiczami, zazwyczaj, bo wbijam właśnie coraz więcej tych puszek. Już ponad 31 tysięcy pucharków, dlatego właśnie gram z klanowiczami. Ale też pod koniec streama zawsze są jakieś gry z widzami, więc jeżeli będziecie na streamie, macie okazję ze mną pograć. Ok, trafiłem tego chłopa. Ładnie. Spróbujemy się do niego zbliżyć. Dostał jeszcze od tej Bi. Nie wiem dlaczego ten Edgar go nie podjeżdżał, skoro miał okazję jak najbardziej tutaj. Okej, okay, tu jakiś riko. Mój kiełek coś tam próbuje. Dobra, trafił go ładnie. O, Edgara tutaj mamy pięknego. Jak ja bym tutaj wjechał na gadżecie. No, szczerze mówiąc, niezbyt. Ale dobra, spróbujemy. Okej, okay, ładnie tutaj kiełek porobił. Dobrze, dobrze, bo tutaj jeszcze ten Edgar coś próbuje. Tego Edgara może mi się uda, co? Cyk. O, ajajajaj, aj, 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 aj. mało braku, mało brakło, mało brakło i bym go trafił, dobra, minąłem sobie ten strzał B, pięknie, no i zmarnowała sobie gadżecik, bardzo dobrze, nie trafiamy oczywiście, bo mamy krótszy zasięg od B, okej, okay, spróbujemy może na tego Byrona, oj, mało by brakło, ale chociaż kiełek trafił, pięć timów nadal, strefa coraz mniejsza, tutaj jeszcze Nita, na Nicie może naduje ulta, no Nita też się nie chce dać, o, tutaj ta Ems, Halo, MS, MS ma jakieś lagi chyba z tego co widziałem. Ja muszę częściej podjeżdżać tym moim gadżetem, bo ten mój gadżet jest dosyć dobry. O, zobaczcie, cyk, pięknie, ładnie podjechałem. Okej, okay, ta M zginie, ta M zginie, więc będę miał tutaj z niej parę cubów, bardzo dobrze. Cyk, jeszcze spróbujemy sobie wjechać w tą B, ładnie, udało mi się ją pokonać, 11 parę cubów. Ej, dobrze idzie, powiem wam, dobrze idzie tym karlem. Tutaj może będę karla wbił na streamie wieczorem. Zobaczymy, zobaczymy, jutro oczywiście bez odcinka, bo jutro niedziela moi drodzy, więc zawsze w niedzielę jest bez odcinka, ale live'ik będzie, więc tak jak mówię, wbijajcie na live'iki, tam są też losowania o dodanie do znanych albo 20 zł Google Play na każdym live'ie, więc zapraszam gorąco. ojoj, tutaj jak mi walnie ulcika, no właśnie, tutaj jak mi walno ulcika, to było nieciekawe przez chwilę, szybko... Szybko, 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 porobię go, dobra, pięknie, cyk i ładnie, udało nam się wygrać, no bo gdyby sam kiełek został, to byłby przypał, ale na szczęście udało nam się wygrać, moi drodzy, plus 9, spoko, zagrajmy sobie jeszcze raz z tym kiełkiem, szczerze mówiąc, dwa razy dobre giereczki tutaj poszły na dół, więc zagrajmy sobie jeszcze trzecią, zobaczymy jak mi tym razem pójdzie, moi drodzy, więc startujemy, zaraz się wszystko okaże, okej, okay, kiełek już tutaj leci. Na środeczek, ja sobie na spokojnie od boku zacznę, bo tutaj mamy jednego parkuba. Tam jeszcze jest ten Rico. No i Rico może być taki nieciekawy na początek. Jak już mam więcej parkubów, to z Rikiem sobie bez problemu poradzę, ale tak no to właśnie jak widzicie, on mnie coś tam pobija, jak nie mogę trafiać, ale zginął ee, Bibi. Bibi zginęła, która była w teamie właśnie z nim. Więc spoko. O, czy ja dosięgam? Dosięgam, dosięgam, dosięgam. dosięgam. No i niestety zginąłem. kurcie, pszczone, lipa. Pierwszy raz zginąłem chyba Karlem w tym odcinku. Nie, drugi raz, bo też jak przegraliśmy pierwszy meczek. Ale w sumie nie jest źle. Spoko mi się gra tutaj Karlem, więc myślę, że na pewno trochę popykam giereczek na live'iku, bo zazwyczaj jak grałem te trujeczki, to mi dosyć spoko szło, szczególnie na hejście. Ale ostatnio się powtórzyła mapa na hejsta, no i niestety nie miałem też co wbijać, więc jeden dzień Hejstowy, że tak powiem, przepadł. Okej, okay, ta Bibi już pada pięknie. Mamy jednego parkuba. Kiełek też ma jednego, myślałem, że on jakieś zebrał, ale niestety mu się nie udało. Ok, tutaj pięknie niszczymy. Dawaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, dobra pięknie. Mamy pięć już parkiubów, ej, jak widzicie, mieliśmy jednego, już mamy pięć. Dosyć dobrze mi idzie tutaj tym Karlem z kiełkiem. Może będę grał takim teamem z klanowiczami, zobaczymy. Myślę, że jest na to potencjał. Dobra, top 3. Tam jest jakiś Leon. Ten Leon ma, miał chyba 0. Okej, okay, nie, Tara ma trochę. Ale Leon ma 0, więc dobrze mówiłem. Dobra. Leon leży, pięknie. Cyk, Tara dostała. Tara dostała drugi raz. Oj, 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 oj. Leży mój kiełek. Może być przypał jeszcze drugi team od dołu. Aj, 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 aj. Spike, zostaw mnie. Okej. Okay. Jeszcze jak wleci tutaj. No właśnie. Aj. Trzecie miejsce. No niestety, byłem zamknięty pomiędzy dwoma teamami, więc. Ta trzecia giereczka nie przyniosła żadnych korzyści pucharkowych, ale mimo wszystko wbiłem jakieś tam 16 puszek, jeżeli się nie mylę, chyba nowy rekordzik. Tak jest, 31 400 pucharków prawie, na spokojnie sobie z klanowiczami gram na live'ach, moi drodzy, więc tak jak mówię, wbijajcie na te live'y, bo tam się naprawdę sporo dzieje. Możecie w komentarzach ocenić tego skina, moim zdaniem spoko, bardzo mi przypomina Captain Karla. Ale myślę, że naprawdę fajnie wygląda animacja zmieniona, bo tak jak troszkę narzekałem w tej wersji deweloperskiej, że ta animacja jest właśnie taka sama jak przy zwykłym Karluan, kosztuje 10 tysięcy starpointów, więc animację zmienili. O, mamy tutaj nowe wydarzenie, mamy chyba fajną mapkę, no taka średnia. Tu też taki średnio, więc nie wiem co jeszcze dzisiaj będę grał wieczorem na live'ie, może właśnie tego Karla będę wbijał, zobaczymy. Ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli cokolwiek kupujecie w sklepie, pamiętajcie o kodzie Panda i wysyłajcie mi swoje nagrania na mojego maila. Trzymajcie się, cześć!